Biedny, bezimienny. Taki ma smutny wzrok. Być może dlatego, że wie, że już ma przerąbane. Bo Pichu będzie nim sterował. Patrzy w nicość przed siebie, właściwie w ten talerz pusty, miskę. I wie, że co go czeka. A co go czeka? Nic, co miałoby związek z fabułą raczej. Jakieś tam zadania pewnie będę wykonywał. A dlaczego gram w Gothica? Z wielu przyczyn. I dlaczego w trójkę? A nie w dwójkę, nie w jedynkę, nie w czwórkę, która zresztą nie była Gothiciem. Ponieważ trójkę zawsze najbardziej lubiłem. Ale nie będzie to taki let's play od deski do deski. Pichu, zacznij i skończ. Będę włączał Gothica przede wszystkim po to, żeby wejść do tego świata i żeby odprężyć się, zrelaksować, poeksplorować, pozdobywać doświadczenia, czasami powypełniać jakieś zadania, powalczyć, pokraść, pouczyć się. Przede wszystkim też poobserwować różne budowle, ponieważ z Gothica trójki bardzo wiele można wynieść do Minecrafta. Sami się chyba dobrze o tym przekonaliście na moim kanale. Także no cóż, gra się dopiero zaczęła. Vista Point w tle. Jak ja to kocham. To jest po prostu, według mnie, cud, ludzki cud, ta gra. Faktem jest, że grafika jest przestarzała, ale goni. Jakoś tam w miarę sobie daje radę. Jednak są modyfikacje chyba na lepszą grafikę, z tym, że nie wiem, czy nie miałbym wtedy problemu z nagrywaniem, ponieważ nie wiem, może średnio jest ta gra zoptymalizowana, jednak grając na full detal nie mam problemów. Gorzej jak włączam frapsa, to czasami jakieś tam, wiecie, skrzeki się dzieją. Pani Halabardo, drewniana tarcza. Jak ja lubię tutaj Wardei wszystko brać. Ile wlezie, ile udźwignę. A udźwignę wszystko. Kowala jestem aktualnie. Właśnie, u niego jest bardzo dużo broni. Łuczki. Pichu jak zwykle, złodziej. Łucznik. Jakiś miecz pod ręką będzie. Jednak będę się szkolił w kierunku łucznictwa, myśliwstwa i w kierunku złodziejstwa. Ponieważ to są rzeczy, które lubię robić najbardziej. Kraść i zabijać na dystans. To jest to. Myślałem, że to skórzany mieszek, a to tylko gliniany dzbanek. Nie ma tu nic ciekawego. Co ty gadasz, jest, tylko nie wiesz, jak tego użyć. Cześć, osełka. Co my tu mamy? Duży oręż 60-18. Zardzewiały miecz. Miecz 50. Co to mnie jakoś tak nie za bardzo interesuje. Wiecie, ostrzenie oręża. Trzeba będzie się tego nauczyć. O, biedny wieśniak, nie dotrwał. No cóż. Oj, biedaku. Ciężki żywot miałeś, ale już po sprawie. No, ten marudził, że pozabijałem, że mieli dobrze, że życie by im darowali. A teraz narobiłem bałaganu, bo Xardas wezwie tu jeszcze więcej orków i w ogóle będzie jazda na całego. Tutaj chłopaki leżą, już herszta nawet zatłukłem. Leżą już, rozumiecie, rozbrojeni. Wszystko, co mieli, teraz mam ja. Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Lester się obija. Cześć, Diego. Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. Co tu się stało?
Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez tę ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. Dobre pytanie. Ja wiem. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. Tak, teraz w Biedronce na półkach leży. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Kup sobie trąbkę do pierdzenia. Będziesz rzucał pierdzące czary. I tu zawsze jak się wychodzi, zawsze, ale to zawsze widzi się tą całą panoramę tej okolicy i aż się chce pędzić do tego lasu. Dobrze, zejdźmy więc na plażę. O, krusze, krusze, krusze. Skąd one się tu wzięły? Przecież tu nikt nie walczył. Roślinki, pyk. Najfajniej to się z kontrolem wszystko zbiera, bo nie musi się 3000 razy schylać Cape Dawn. Okej, w Cape Dawn jest fajna latarnia morska, zdaje się, i arena. Teraz tak, powiem wam, że gram dla przyjemności, nie dla zdobywania sławy w gotiku i udowadniania skilla swojego, więc nie psujcie tego, pisząc mi, co mam zrobić i gdzie mam pójść. Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku! Koń się zesrał. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! Co z naszym wyposażeniem? Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Okej, więc okradli nas piraci. No, nie zdążyliśmy dupy posadzić, a już się okazuje, że nie mamy co na dupę założyć. Co my mamy w tym kufrze? Troszeczkę tutaj ognistych strzał i czarny robar, najlepszy towary. Weźmy wszystko. Wiecie, czego nie lubię w gotiku? Jak pada deszcz. Ła, schowaj ten nóż. Są śmieszne przycinki. Pa, ła, zobacz. Nie mam czym. O nie, mam. Łuczek 70. 40. 80. 45. Mam już taki łuk. Pierścień wytrzymałości plus dyszka do wytrzymałości. I zaklęcia, które sporadycznie może kiedyś użyję albo sprzedam. Najważniejsze dla mnie będzie doświadczenie. Wiecie, jak ja uwielbiam zbierać doświadczenie za walkę z przeciwnikami, która to ostatnio gra mnie tak podirytowała, że się walczyło, a się nie zdobywało doświadczenia. W co ja ostatnio grałem? W ogóle inaczej wam powiem. Patrz, zobacz pan. Zobacz pan. Jaki dzik. F się zmieniało, tak? Nie, kamerę czy C? Nie. Muszę zajrzeć w opcje. Sterowanie, układ klawiszy. Własny. Zmiana kamery. Styl, lewo, prawo, schód, cichy, bieg, skradanie, działanie. Przybliżenie, oddalenie. Czym to się... widok postaci, czy księga czarów, lizy, ekwipunek, ponownie. Księga czarów, mapy, szybkie oczy, zapis, wciągnięcie, broń, namierzenie celu. Spojrzenie za plecy, kamera z oczu postaci, num delayed, okej. Numeryczny delayed, trochę daleko pod F-em mógłby być. No, zobacz panie wilku, panie dziku. Wyceluję. Fuu. Nie trafiłem. Dzik nawet nie piarnął. A, dostał.
sztukę. Wszystkie strzały do niego pójdą. Podoba mi się w Gothicu to, że wiecie co? Że te strzały można później zbierać. Nie wszystkie gry oferowały coś takiego fajnego. Wciąż. Oczywiście nie trafiony, nie zatopiony. Ach. Szlak. W gardziel. Kurde, raz za nisko leci, raz za wysoko. Pitch ogar. 70 kur na strzał zmarnujesz na jednego małego dzika. Ale spokojnie, ja muszę potrenować. A, dostał. Patrzcie, bo zaraz droga do mnie znajdzie. Och, ale mu urwał gardziel. Biegnie. Nie. No nie on. Cholera. No szlak. Amatorszczyzna. Jeszcze jeden strzał. I będzie po dziku. Spokojnie. Tylko spokojnie. No, żebyś nie trafił. Za lekko. Ach! Miód. Miód z boczkiem. Dobrze. Mogę już wyjść z tego widoku. Dobyć swój mieczyk. I pójść po nagrodę. Także grając ostatnio w Borderlands, wyobraźcie sobie, gram. Nie mam ochoty nagrywać. Dajcie mi moje strzały. Nędzne gady. Nie ma. Poleciały w pole. Grając sobie w Borderlands, tak zastanawiałem się, dlaczego ja lubię Borderlands nawet więcej. Zastanawiałem się, jakie ja w ogóle tryby gier lubię. No i okazało się, że najbardziej lubię RPG typu Gothic, szczególnie Gothica. Bo prawdę mówiąc, Skyrim jakoś tak średnio mi podchodzi klimatem. Jest taki sztywny, suchy trochę jest, wiecie. W Gothicu panuje takie ciepełko. I to mi się podoba. Nawet tego się słowami nie za bardzo da opisać, bo po prostu muzyka, kolor grafiki, wszystko, klimat, postacie, miejsca. Bardziej, zdecydowanie bardziej podoba mi się to w Gothicu niż w Skyrim. A wracając do trybów. Jep. Patrzcie. Następny level. Wracając do trybów gry, jakie lubię. To właśnie są głównie roleplay game. Jeżeli jest roleplay game, to wtedy już może dojść do tego FPS na przykład. O tak, i wtedy albo TPP, ale bardziej FPS. I wtedy można sobie grać Gothic, Borderlands. To są gry, które cenię i cenił będę, póki będę stąpał po ziemi. Przede wszystkim za świat, za gameplay, za fabułę. Ale również i za piękne światy, grafikę. No i to coś. Rozwój postaci. Właśnie przeciwników. O, ten jaki szybki. Fuck. Kurka wodna, mam te ścineczki malutkie. Zawsze można coś w opcjach wyłączyć. Nie daj Boże, by mi przyszło walczyć z trolem jakimś wielkim. I co? Ścinka i dead. Właśnie, stop, bo muszę zapisać. Gła zapisana, wybołnie. Teraz upoluje ścieł wojada kolejnego, na którym natrzepię kolejnego taniego doświadczenia. I to lubię, zanim on do ciebie dobiegnie, ta pokraka mała, no to już dawno go rozłożysz na opaty. Ale czego się najbardziej boję, to wilków. Nie, sorry. Sorry, my bad.
Miałem na myśli... dziki. Te, które są tam, ale ich nie widać jeszcze. Korzeń leczniczy. O, właśnie tam. To zdaje się są dziki, ja mam... zaraz, a w ogóle... Odłóż to. Inwentory. Muszę zobaczyć na te łuki. 8,45. Tego mogę sobie podmienić. Pyk, 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 pyk. Czy to ten był? Czy ja używałem tego? Chyba tak. Nawet nie wiem. Tej nie udźwignę jeszcze. Okej, dobra. Zapolujmy. Na agresywnego dzika. Pan dostał. Biegnie do mnie. Jeden z drugim. O, trzeba miecz wyciągnąć. O, cholera. One są szybkie. Ale go okładam. O, fuck, skubanie, przewrócił mnie. Udało się. Udało się. Dobrze, miksturka. Niom, 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 niom. Miksturka. Good, gotowy do walki. Agresywny dzik. Dawaj mięso, agresywny dziku. Świetnie. Teraz trzeba drugiego sprowokować. Skitrajły się z deczka. Spokojnie, ja mam czas. Ja mam czas. No. Nie doleciała, kamek. Mocniej. Ha, dostał. Biegnie, biegnie, biegnie. Jezu, Jezu. Dużo ich, fakt. Fakt, dużo ich. Jezu, skacz, piczu. Good, dobrze. No, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Jezu, 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 zabiją mnie. Zabiją mnie pojedynczo, pojedynczo. Pij, no i pij, dzian. Jezu. Uciekać, uciekać. Fak, fak, fak. Ale jajca. Ale jajca, jak się mnie uchwycił. Skubaniec, biegnie za mną ciągle. Patrz, jaki zadzior. No, co? Boisz się? Pij, 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 pij. Pi, 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 pi. W nogi, w nogi! Już, uciekaj! No! Jedna mikstura poszła. Chłopaki, pomóżcie. Help me. Nienawidzę tych bestii. Ja też nie. No chodź tu. Teraz, cwaniaku. Gin. Albo ty, albo ja. Ha! Tak się kaszle. Agresywny dzik oddał swoje mięso. Czy ja mogę wziąć kolegę? Co tam? Piraci. Te dranie zwiały z naszym skarbem. Yes, sir. To wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. Ten Dego ma taką małą głowę. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. No. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. No. A ponieważ orkowie są teraz władcami Myrtany, na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Lubię takie zasady. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz my... No i tak dalej, także... No, ja mam wolną rękę. Ja mam wszystko w dupie. Moim kolejnym celem będzie... Przede wszystkim zdobycie trochę... trochę experience'u. Siła stówka, dobrze. Doświadczenie 1700, kolejny poziom za 3020 punktów nauki.
Hell yeah. Będę miał z czego się uczyć na razie, póki co. I będę inwestował w łuk, prawdopodobnie trochę w skórki, w ciche chodzenie, ogólnie w zdolności myśliwskie. Tutaj zdolności złodzieja. No i te dodatkowe zdolności, te to odporność na chłód gorąco, bla bla bla. No i tą akrobatykę i tak dalej. To wszystko będę szkolił. No, także tutaj magia dominacji, magia przemiany, magia przywołania. To już Adanosy i Nosy sobie tutaj będą rozprawiać. Złota 323 sztuki, więc nie ma tragedii. Dobra, teraz tak, słońce zachodzi. Piękne szadery, proszę ja was. Uwielbiam to miejsce, a wy? Let's play z Gothica było pełno. Trwały po 100 odcinków. Jednak u mnie takich let's play nie zobaczycie. U mnie zobaczycie jedyny w swoim rodzaju gameplay, w którym będę to sobie obserwował, zdobywał doświadczenie, walczył, podróżował przede wszystkim, poznawał miejsca, ludzi, potwory, zdobywał jaskinie i przede wszystkim się odprężał i relaksował w gotyczku trójeczce. Jeżeli uważasz, że dobrze mi idzie, to napisz komentarz, że dobrze ci idzie, piszu. Nie no, beka. Nic nie będę od was wymagał, nic od was nie chcę. Wpadajcie, jak tylko wam się podoba. A ja się już z wami żegnam i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Siema, na rapa.